Dzień dobry. Dlaczego gra się nie wyświetla? O, jest elegancko. Dzień dobry. Witam. Kolejny dzień, kolejny stream. Ekstra klasa Rus Dzieszowice, na to wszyscy czekali. I tak to właśnie będzie dzisiaj wyglądać, że będziemy rozpoczynać nasz czwarty sezon w naszej karierze. Będziemy grali w Ekstraklasie. No i obyśmy się utrzymali, chociaż podobnie mówiłem o drugiej lidze, podobnie mówiłem o pierwszej lidze. Wygrałem jedną i drugą. Kto wie, co będzie w Ekstraklasie. Przed streamem dzisiaj wrzuciłem na tablicę na YouTubie screen z terminarzem, który dostaliśmy, że ostatni mecz sezonu gramy z Legią przy Łazienkowskiej, także idealnie nam to dobrali, bo będziemy podnosili puchar za Mistrzostwo Polski na stadionie obecnego Mistrza Polski, także kto tam wie, co się wydarzy. Witam wszystkich, siema wszystkim na czacie. Także tego, no. Zobaczymy, co będzie. Ta gra jest dziwna. Być może stworzyłem taktykę, która rozwala tę grę i dlatego tak mi dobrze idzie. Nie wiem. Szczerze, nie mam pojęcia, dlaczego aż tak łatwo przeszedłem przez te wszystkie poziomy aż do Ekstraklasy, ale nie narzekam. Zbudowaliśmy dzięki temu całkiem niezły budżet. Mamy najwięcej kasy, jak do tej pory w historii. I już tak naprawdę przeprowadziłem kilka transferów. Mamy 7 lipca. Także już trochę tych transferków tam ogarnąłem, bo wiecie, jakbyśmy na transmisji, na żywo ogarniali wszystkie transfery, to byśmy chyba do jutra kombinowali. Ja to wczoraj już wieczorem zacząłem, dzisiaj rano skończyłem, do tej pory doszedłem. Nie przeprowadziłem wszystkich transferów, bo jeszcze kilka trzeba będzie zatwierdzić, ale taki główny zarys naszej drużyny powstał. I zacznijmy od tego, że na dzień dobry zaakceptuję wypożyczenie Borysa Ostrowskiego, który jest Polakiem. I uwaga, zaraz zobaczycie, kim on jest. On to jest piłkarz z Juventusu. Na wypożyczenie do nas przyjdzie. Popatrzcie, no już z miejsca widać, że to będzie kozak. A biorąc pod uwagę, że będziemy płacić za niego na 1000 tygodniowo, to jest nic. Patrząc na jego możliwości, no to jest zawodnik wychowany Legii, który trafił do Juventusu, ale tam się nie przebija. Bierzemy go od razu na wypożyczenie, ale już się trochę rozwinął chłopak, 18-latek, już gra w reprezentacji U21. Widać z miejsca, jakie ma umiejętności. I bierzemy go na rok czy na 2 lata, za chwilę to zobaczymy i za chwilę wam pokażę inne też, o właśnie, inne rzeczy. Więc tak, Ostrowski do nas będzie wypożyczony na 2 lata. Za takie pieniądze, za darmo, dobrze mówię? Za darmo. Czy nie, czy za... Jakieś tam małe pieniądze mniej więcej płacimy, w porównaniu do jego jakości to jest nic. Dalej. Może na chwilę przejdźmy do podsumowania transferowego, bo tutaj jest tych nazwisk trochę dużo, więc po kolei, po dacie. Najpierw Stefan Kowacz, to jest jakiś taki młody, perspektywiczny środkowy pomocnik z Austrii, za darmo przychodzi. Na razie jeszcze nie ma takich może umiejętności do gry w pierwszym składzie, ale dajmy mu czas. I dalej, Robinho, proszę Państwa, Robinho, tak, ten Robinho, o którym myślicie, ten, który grał w Realu Madryt, w Milanie, w Manchesterze City, a ostatnio grał w drugiej lidze brazylijskiej, gdzie całkiem nieźle strzelał bramki. Dołączył to nas po końcu poprzedniego sezonu i uwaga, zarabia 200 funtów tygodniowo.
nie 200 tysięcy, 200 funtów tygodniowo, no ale ma 38 lat i jego fizyczne atrybuty, jak sami widzicie, to nie są powalające, tak naprawdę chłop, nie wiem, czy będzie w ogóle biegał na tym boisku, no ale mam nadzieję, że przynajmniej raz czy dwa weźmie piłkę i ją kopnie do siatki. Nie musi biegać, nie musi biegać, naprawdę. On nie będzie pierwszoplanowym zawodnikiem. Ja go podpisałem tylko dlatego, że ma takie niewielkie wymagania finansowe, bo tam jeszcze kilku było zawodników, którzy mogliby do nas dołączyć, ale chcieli trochę więcej, bo na przykład Hulk był Antonio Valencia, ale oni chcieli chyba powyżej 2-3 tysięcy tygodniowo, a na to sobie nie mogliśmy pozwolić, ale Robinho chciał 200. No to go wzięliśmy, bo nic na tym nie stracimy, a marketingowo możemy zyskać bardzo dużo, plus jego technika no, się może przydać w każdym aspekcie. Siema wszystkim jeszcze raz, którzy tutaj piszą na czacie. Na razie przedstawiam skład, potem jeżeli będą jakieś pytania, to będę na wasze pytania odpowiadał. Tutaj kolejny piłkarz, młody, były zawodnik Dynamo Batumi, który ostatnio był bez klubu. Zaza Gagnidze, no Gruzin, wiadomo, Polska, Gruzja, tutaj czasami są tacy zawodnicy. No potrzebowałem stopera, bo muszę te linie obrony rozwijać. No i za darmo, czemu nie? Wydaje się, że jest wystarczająco dobry, żeby grać w naszym pierwszym składzie. Następnie, to jest zawodnik, o którym już mówiłem, Marcinkowski. Na razie będzie grał raczej gdzieś tam rezerwy U19, ale ma duży potencjał. Dalej, Wędrychowski, którego znacie, ale podpisał na stałe. I dalej, Kamiński. O tym chłopaku też mówiłem, że do nas przyjdzie. I też właściwie zawodnik z marszu do pierwszego składu, bo na prawą stronę mamy jeszcze Peronia i to będzie właśnie taka rywalizacja. A Kamiński wydaje się, że ma większy potencjał od Peronia. Dalej jest Lambert Rossien, o którym wspominałem też. Potężny goleador z Twente, który strzelił jedną bramkę w karierze na napad, no ale odszedł od nas Jan Łoś do Chojniczanki, która swoją drogą wygrała baraże do Ekstraklasy, także Jan Łoś jednak w Ekstraklasie będzie. No i dalej rozpoczyna się seria zawodników, o których jeszcze nie wiedzieliście, więc tak, Wiktor Kaczorowski, darmowy transfer, skończył mu się kontrakt ze Stalą Rzeszów, a ja potrzebuję głębi składu na bramce, będzie zrobił niewiele, więc dla nas to dobrze, plus ma jeszcze potencjał, który może się spełnić w przyszłości. Dalej jest Mateusz Geniec, kolejny darmowy transfer, tutaj transfer z drugiej ligi, ale zawodnik, który też jest młody i też będzie niewiele zarabiał, za darmo przyjechał do nas. No i z miejsca jest naszym najlepszym prawym obrońcą. Dalej, Mohamed Lua, o którym mówiłem przy okazji tego, jak Wigry grały. No to jest zawodnik, który jest bardzo uniwersalny do gry w środku pola. Wigry nie awansowały do Ekstraklasy, więc kupiłem go. No, można powiedzieć, że się wykosztowałem potężnie, bo to był pierwszy oficjalny taki gotówkowy transfer, ale ja wiem, że on jeszcze się rozwinie, ma 22 lata. No i co najważniejsze, on ma coś, czego nie mają inni. No, najbardziej nadaje się na kapitana w tej drużynie i wydaje mi się, że po tym, jak już w tych Wigrach grał trochę czasu, to po polsku umie mówić, umie. Właśnie, więc wydaje się, że może spokojnie zostać potencjalnie w przyszłości kapitanem. Dalej, Łukasz Gostomski. To jest w ogóle dla mnie hit. Młody zawodnik, grał tylko i wyłącznie w Hetmanie Zamość, w trzeciej lidze. Ma 18 lat i popatrzcie na jego atrybuty. No, psychicznie to jest gość już praktycznie taki gotowy do gry w pierwszym składzie, bo ma naprawdę świetne podstawy. Fizycznie też. Tylko oczywiście te podania, może tutaj inne atrybuty można poprawić, ale z miejsca wydaje się, że jest to gość do pierwszego składu, bo mamy go na stałe. To nie jest gość wypożyczony. No i ostatnia dwójka. Jak na razie Łukasz Zewiński, kolejny snajper. Też wykupiłem go z Legii Warszawa, był wystawiony na sprzedaż. W FM-ie 18, pamiętam jak robiłem karierę Olympique Lyon. To miałem go w składzie, ale ta kariera nie doszła do tego momentu, gdzie jeszcze Zewiński by mógł tutaj bić się o pierwszy skład. Ale w tamtych grze był naprawdę kozakiem. Tutaj może niekoniecznie aż takim nie jest, ale jak na nas jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Kupiliśmy go za niewielkie pieniądze, czy ma jakąś klauzulę? No ma. Ale jak ktoś za niego zapłaci 550 tysięcy, to będę zadowolony. No i na koniec ten Borys Ostrowski, o którym mówiłem, ale to nie koniec naszych transferów, gdyż tak, to jest w ogóle kozak. Z Feyenoordu Rotterdam też niewielkie pieniądze, na 2 lata go wypożyczymy, a popatrzcie, jakie on ma statystyki jak na środkowego obrońcę. No, to jest idealny człowiek, przy którym można grać wysoką linią
obrony i łapać piłkarzy na spalonego. Popatrzcie na te przyspieszenie oraz szybkość. No, kość jest szybszy od naszych skrzydłowych, nie? I to jest idealny człowiek, żeby na nim budować właśnie linię defensywy na te 2 lata. Już zaakceptował propozycję, także pewnie niedługo zaakceptuje nasz kontrakt. Jeszcze tutaj jest ten Rubezić, o którym nie wspomniałem, ale najwyraźniej on do nas nie trafi, bo te jego wymagania finansowe są za duże. No ale biorąc pod uwagę, że był kuszący, to dlatego złożyłem ofertę. No, 170 tysięcy za takiego zawodnika to było niewiele, no ale pensja jednak jest nie do spełnienia. Poza tym wejdziemy w skład, to tak, przedłużyłem wypożyczenie Kasi, przedłużyłem wypożyczenie Mazura, Rezejana. Karpiński tak jeszcze u nas zostanie na rok, ale z tą trójką przedłużyłem i wydaje się, że ta kadra jest już kompletna. Jak do nas jeszcze dojdzie ten Holender, to będziemy mieli już pełny skład do gry w Ekstraklasie i ta jakość powinna być jak najbardziej wystarczająca. Okej, teraz mogę popatrzeć na czat, co tam się dzieje. Siema, co myślisz o plotkach? Aha, nie wiem, co się dzieje w Ewentusie, nie mam pojęcia, więc nie będę o tym mówił. Ej, ty, te niższe ligi, masz jakichś modów, czy one są normalnie? To jest baza danych ze strony CMRF, zresztą mówię to na każdym streamie, to powiem to jeszcze raz. Jest strona cmrf.com i tam są wszystkie polskie jakieś tam dodatki, niedodatki. Nie wiem, czy to jest najlepsza strona, nie jestem słupem reklamowym, nie będę tutaj mówił. Po prostu ja tam to znalazłem, ściągnąłem, działa. Ile wydajesz na pensję piłkarzy? No wydaje mi się, że teraz finansowo będziemy iść tylko i wyłącznie w górę, bo gramy na stadionie Piasta Gliwice, więc nie będziemy mieli strat wynikających z małych puli biletowych. Nie wiem, gdzie tu się sprawdza wydatki. No oczywiście wszystko poszło potężnie do góry. Ale no widzicie, no. Tak to jest. Trzeba jak rośnie jakość, to rośnie wydatek. Ale dostaliśmy pieniądze za awans. Jeszcze mamy w budżecie dosyć sporo, bo jak skorygujemy sobie tak ten budżet, to mamy nawet 500 000 na transfery, ale nie chcę tego wykorzystywać. O jeszcze jeden transferze zapomniałem powiedzieć. Tylko on jeszcze nie został zaakceptowany. Wacław Dudl, lewy obrońca, bo na tej pozycji nie mieliśmy jeszcze takiego wzmocnienia, jeżeli chodzi o głębię składu, bo Szubertowski, który tam był od trzeciej ligi, no jak możecie się domyśleć, na trzecią ligę wystarczył, ale na drugą, na pierwszą i na ekstraklasę już nie ma szans. Dlatego też znalazłem Dudla ze Sparty Praga, który też zarabia niewiele i jego wypożyczenie będzie nas kosztowało też niewiele, a jakość na lewej obronie się zwiększy. Siema. Robinie na pierwszy skład. Ja nie wiem, czy będzie na pierwszy skład. Na ten moment to on nie może być w pierwszym składzie i w ogóle nie może być w pierwszym składzie w jakimkolwiek momencie. To akurat nowa taktyka, ale jak zobaczycie zaraz, a zresztą widzieliście, no to ten chłop po 20 minutach on nie będzie miał siły nic robić, więc on będzie taką naszą maskotką. I być może wykonawcą stałych fragmentów gry. No ale dobra, mamy już rozpoczęty też okres przygotowawczy. Rozpoczęliśmy na razie spokojnie. Mamy tych meczów trochę, do sezonu jeszcze trochę zostało, ale kadra została skompletowana, więc można powoli krystalizować naszą drużynę i zgranie w niej. Tu jeszcze był ciekawy piłkarz. Ten zawodnik też ma technicznie dobre atrybuty, naprawdę świetne atrybuty. Ale tych środkowych pomocników już mamy zbyt wiele, no i niestety tego Serba nie pozyskamy. Witam, Termoloczek. Lewy gra jeszcze, no zaraz. Lewy. Lewandowski, lewy, tak. No gra jeszcze w Bayernie. I to strzela dosyć regularnie wciąż. Jeszcze od razu sprawdzę Piątka i Milika, pewnie zaraz będą pytania.
No Milik, znaczy Piątek tak strzelał tak średnio w tej Hercie Berlin, a Milik też gra w Napoli, ale no, wydaje się, że za chwilę z niego odejdzie, bo tutaj tylko 16 meczów zagrał. Czy jutro będzie live? No nie wiem, w tygodniu to nie mam za bardzo czasu, bo pracuję do 22, mam na drugą zmianę. Musiałbym robić stream o 23. Dobra, tutaj Wędrychowskiego pochwalimy, Szubertowskiego skrytykujemy. W ogóle Szubertowski mógłby do rezerw już pójść. Tylko jeszcze zrobimy tak, trening. Aha, bo też zrobiliśmy trening w treningu transfery, bo naszym trenerem bramkarzy został Paweł Steinburs, który skończył karierę w Arce i poszedł do nas trenować. To od razu sobie ustawimy w ten sposób. Gdzie pracujesz? Pracuję w firmie. Ja z dziennikarstwem nie mam nic wspólnego, powiem ci. Nie mam żadnego wykształcenia dziennikarskiego. O, Doodle. Hello, Doodle. Wacław Doodle. Naprawdę, jestem podniecony tym zawodnikiem, bo Obuchowski był znakomitym zawodnikiem przez te dwa sezony, ale Doodle to jest lewobrońca, którego nawet w innych zespołach ekstraklasy by, nawet w Legii, wydaje mi się, żeby go bez problemu wzięli. Czekajcie, Legia. Kto jest w Legii na lewej obronie? Kirkeskow? Czy ten kolega? Kirkeskow. Porównanie. Doodle. Nie no. Przepraszam, trochę przeceniłem naszego zawodnika. Ale jest szybszy. Ale na przykład w Rakowie Częstochowa nie, bo tam grają. Ale w Lechu na przykład. O. Lech. Ma tego piłkarza. O, on to byłby dobry, ale jest nie w naszym zasięgu. No ale tu już jest różnica trochę mniejsza. Ale Doodle wciąż jest dobrym piłkarzem. Na pewno najlepszym na lewej obronie w naszej drużynie. Pracujesz w McDonald's? Nie pracuję w McDonald's. Nie wiem, czy bym chciał pracować w McDonald's. To raczej nie mój gatunek pracy. Okej, okay, ustawiamy zawodników po najbliższy sparring. Tak w ogóle, tak jak zobaczycie sobie na rozgrywki ekstraklasy i na kursy, to mamy 1001. Czy z takim kursem da się wygrać ligę? Z pozycji Beniaminka? Kto tam wie? To go ogólnie widać 11 marzeń, więc widać, że Legia jest tutaj przeważająca, jest Samiec Talar, jest Mladenowicz, jest Cyru nawet. O, Jagiellonia ma swojego przedstawiciela, no ale to jest naprawdę świetny piłkarz. Szkoda, że ten koronawirus wszedł. Bo ten gościa, jak on przyszedł do Jagiellonii, to tak pomyślałem sobie, naprawdę? Tego piłkarza chcieli w klubach, które płacą 5 razy tyle, co w polskiej ekstraklasie, on przyszedł do Jagiellonii. I naprawdę szkoda, że tak szybko przerwano tę ligę po rozpoczęciu nowej rundy, bo kurde, gość jest niesamowity. Technicznie. Od pierwszego meczu, kurde, ciągnie nam defensywę. Nawet jak gramy beznadziejnie, to on i tak jest najlepszy w tej obronie. Dobra, ale to taka dygresja na boku. Dobra, wygraliśmy z GKS-em Tychy. Tego Josepa to ja chciałem wypożyczyć. Mamy już napastników, a on raczej na ten moment się nie łapie. Mamy na ten moment trzech napastników. Jest Karpiński, jest Zjawiński i jest Rosjan. Trójka, no i ewentualnie może tam zagrać przecież Robinho. Czyli czwórka. Dlatego Josep lepiej, żeby pograł sobie regularnie w innym klubie. Od którego roku gram w FM? Ty no, wiesz, czekaj. Nie wiem, czy to gram tutaj na półce. Ale mógłbym pokazać tobie na przykład
pudełko z Championship Managerem 2008. Od tamtego czasu mniej więcej w te menedżery gram. Bo mam tutaj obok siebie półkę, której nie widzicie. No i na przykład, nie wiem, mogę wam pokazać jakąś grę. Nie wiem, czy jest na przykład FIFA 16 akurat leży. Nie wiem, na przykład są Mistrzostwa Świata 2006. Tak przykładowo. No i na przykład jest FIFA 2004, ale to takie pierwsze z brzegu, które tutaj leżą. Akurat Championship Manager gdzieś indziej jest. Dobra, sparing z Adamiakiem. Dobra, Josep wypożyczony, Michalik kontuzjowany. A tylko kilka dni, więc okej. Okay. Mogę to w sumie usunąć, bo te raporty nie są mi już potrzebne. Kup Kasza Bogajewskiego. Spokojnie, jak raz napiszesz, to ja to zobaczę. No ale... wiesz, kadrę mamy skompletowaną. Nawet nie wiem, kto jest Łukasz Bogajewski. Może jakiś rzeczywiście turbo talent, o którym nie słyszałem. No ale nie wiem. No raczej nie, raczej nie. Raczej to nie jest ten kaliber. Kadrę mamy raczej kompletną teraz, wiesz? Nie ma co tutaj kombinować. Wygrywamy z Radomiakiem. O! I Kars van Veldhoven. Holender. Ogólnie to tak właśnie pasuje, bo mamy teraz dwóch Holendrów. Realnie to tak też... trzeba by było pokombinować, żeby te grupy narodowościowe jakoś ogarnąć. Mamy dwóch Holendrów, mamy dwóch Hiszpanów. Chociaż teraz już jednego, bo Jose podszedł. Ale tak to jakoś narodowościowo wychodzi, że tak. Dwóch Holendrów, jest Hiszpan, jest Gwinea, Gruzja, Czechy, Brazylia, a reszta Polska. Także nie mamy zbyt wielu tych obcokrajowców. Akurat tu problemu nie ma, ale Kars van Veldhoven, no kurde, gość będzie niesamowity, nie? Od razu go ustawię do naszego składu. Tak teraz spróbujmy zrobić najlepszy skład, jaki możemy ustawić. Więc na pewno tutaj będzie Karpiński. Wydaje mi się, że z Jawińskim, mimo tego, że nie jest najlepszy i być może jest gorszy od Rosjana, ale on jest Polakiem i jest, wydaje mi się, że ma lepszy potencjał. Tak, na lewej stronie Wędrychowski. Na Metzali będzie grał Ostrowski, który jest tutaj grubo przed resztą. Na PD będzie grał raczej Loa. Raczej, bo na niego liczę. Na prawej będzie albo Peroń, albo Kamiński. Tu jest kwestia sporna. Tu na lewej obronie widzicie Dudl, van Veldhoven. No to jest pytanie, czy będzie Mazur, czy Gagnidze. Na razie Gagnidze. I na prawej obronie będzie najprawdopodobniej Geniec. Na bramce Wojda. I taki mniej więcej będzie nasz optymalny skład, a jeżeli nie będzie ta taktyka wystarczająco dobra, no to mamy tam te 4-3-3 i tam zobaczymy, co się będzie działo. Ale na razie... no dobra. Bo się trochę zagubiłem. To na razie sobie ustawiamy taktykę proponowaną przez asystenta. Bo on nam to tak ustawia, żeby zawodnicy tak regularnie grali po podobne minuty. Wielkie gratulacje i pozdrowienia ze Szczecina. Oglądam od lat, wielki szacun. Dziękuję. Dobrze, że wiedzieć, że są tutaj wierni fani. Tu standardowo, jak zwykle, ustawiam najniższe premie, bo najwyraźniej to działa motywująco. Co z Wiktorowiczem? No nie wiem. Co sądzisz o FM-ie na telefon? Wiesz co? Nie mam czasu grać na telefonie w gry.
No bo telefon no, leży sobie u mnie cały dzień na biurku. Jak ktoś dzwoni, to odbieram. Jak coś trzeba, to ja dzwonię, piszę SMS-y i piszę na Messengerze. No tak naprawdę grać to gram albo na PC-cie, albo na PS4. A wydaje mi się, że na telefonie te wszystkie gry, które są na PC-cie przeniesione na telefon, po pierwsze, no to trzeba by było czasu, żeby w nie pograć. A komu się by chciało siedzieć na telefonie po na przykład godzinę albo dwie na FM-ie, kiedy można na komputerze zrobić to samo? No. No ale może niektórzy mają preferencje, no, nie wiem, no, nigdy nie grałem na telefonie w FM-a. Okej, okay, kolejny mecz wygrany, aha. Sotora też trzeba będzie ustawić na rezerwę, bo chłopak już też jest za słaby. I trzymam go tylko z sentymentu. O. Tego ja picha w sumie też do rezerw, żeby nam to się nie błąkał, jeżeli jest za słaby. Łoś to jest łoś. Do chojniczanki mu się zachciało. Zobaczymy, no ja jestem ciekawy, kiedy gramy mecz z chojniczanką. No na tym streamie jeszcze powinniśmy go zagrać. Zobaczymy, co to będzie. Które miejsce przewidujesz na koniec sezonu? Szczerze? Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie gdzieś tam w środku tabeli się zadomowić. Zrobiliśmy takie transfery jak Ostrowski, jak Van Veldhoven i Dudl, którzy w skali ekstraklasy rzeczywiście są wartością bardzo mocną. Także wierzę, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Okej, okay, ustawmy teraz jeszcze tych zawodników, którzy nie mają zgrania. Nie ma zgrania jeszcze Robinho. Jose padamy do rezerw, bo i tak jest wypożyczony. A Karpiński jest na reprezentacji Mistrzostwa U19. Loa musi grać. Obuchowski. Walencik. A reszta ma już zgranie chyba ok. No Czapliński, no... No niech będzie ten Czapliński. Ale w ogóle, że Czapliński ma tyle samo gwiazdek w grze, co Robinho, to jest ewenement. Ten Wiktorowicz... Ja, to jest w ogóle paradoks, bo gość naprawdę strzela dużo bramek, ma asysty, a się w ogóle nie rozwieje, jeżeli chodzi o atrybuty. W ogóle się nie rozwinął przez te 2 lata. Dużo strzelał, ale się nie rozwijał i to jest dziwne właśnie. Co z nim jest nie tak? Dobra. Jeszcze chyba 2 albo 3 towarzyskie i mamy mecz ligowy. Czekajcie, jak tu jeszcze ustawiłem te mecze. 4 mecze. Może z Czakowianką gramy mecz ostatniego sprawdzianu na podbicie morale. Peter, co sądzisz o projekcie Newcastle? No, jak już przejmą ten klub, to będzie można dyskutować. No, Lua od razu nam wyskakuje jako najlepszy kandydat do bycia kapitanem. Damy Czaplińskiego na wicekapitana mimo wszystko. Ze względu na to, że on tym wicekapitanem chyba był i tak. Dlaczego miałbym Michalika na listę transferową? Ludzie... Durni jesteście. Co to za porada w ogóle? 17-latka na listę transferową dawać. Wiktorowicz ma niską determinację. No 10 to aż tak nisko nie jest. Bywało, że byli ludzie poniżej 10 grubo i dawali sobie radę chyba, nie? Trening mam ustawiony. Nawet mam podstrzały ustawione.
bo te strzały są potrzebne, ale nie wiem, czy on się rozwija pod kątem strzałów. Dobra. Ustawmy skład, zarezerwowany, zarejestrowany. I tak. Czy coś się zmieniło w przewidywaniach? Nie. Ale spokojnie. Przewidywania przewidywaniami. My mamy swoje przewidywania. Numerki. Damy jakoś po ludzku, bo czasami te numery dają byle jak, więc tak. Tu damy 24 bramkarzowi. Gainsowi damy 2. Sotor i tak nie będzie grał. Gagnidze damy 18. Ostrowskiemu damy 8. Welthovenowi... Może komuś zabrać jakiś numer. Dobra, damy mu 14. Dudlowi damy 19. Louie damy... 13, bo Schubertowski i tak nie będzie grał. Kamińskiemu damy 11, bo Hosse poszedł na wypożyczenie. Czy nie, Robinho damy 11. Kamińskiemu damy może 17. Gostomskiemu damy 21. Wędrychowskiemu 22. No i napastnicy. No nie będę zabierał numerów ludziom, więc muszę to jakoś rozwiązać inaczej. A damy 25 i a Zjawińskiemu damy łosiowe 99. Łoś miał chyba 99 w poprzednim sezonie. O. Cyk. Strzelisz gola Niemczykiem w Ekstraklasie, to się zobaczymy, no zobaczymy. Pokaż tabelę trzeciej i drugiej ligi. No co mam pokazać, jak jeszcze się sezon nie zaczął. Mogę pokazać składy tych lig, ale... No, na przykład w pierwszej lidze jest taka grupa klubów. A w drugiej lidze jest taka grupa klubów. A w Ekstraklasie na przykład z takich niecodziennych drużyn jest Odra Opole, Chojniczanka. No a reszta w miarę znana na poziomie Ekstraklasy. No, Ruchu Rzeszowice raczej nie trzeba pokazywać w tym względzie. Tęsknię za Kilińskim. Gdzie jest Kiliński właśnie? Skończył karierę. Jest asystentem w Zawiszy Bydgoszcz. Ciekawa decyzja. Ma dopiero 32 lata. Czy mogę zadać pytanie, kiedy kariera Milany? Możesz zadać, zawsze możesz zadać pytanie. Ale czy ja muszę odpowiadać na to pytanie? To jest pytanie. Nie wiem, no nie wiem, czy w ogóle będę ją kontynuował. No, jak widzisz, że jej nie ma dłuższy czas, no to... To raczej nie. Nie wiem, co zrobić z tą FIFA, bo... Widzicie, jak to wygląda. Rozpocząłem dwie serie. Jedną rozpocząłem, po kilku odcinkach skończyłem. Drugą rozpocząłem, nagrałem pierwszy sezon. Drugi rozpocząłem, skończyłem. Gram Football Managera, gram czwarty sezon, nie skończyłem, bo czuję radość z tej gry. A w FIFA bez radości ciężko nagrywać. To tak gra naprawdę mnie tutaj zadowala. Dobra. Teraz mamy mecz z Odrą Opole, sparingowy, potem Miedź Legnica i Szczekowianka. Mecz taki na dobicie tego okresu przygotowawczego i jedziemy potem już Ekstraklasę. Michalik, Bristol City składa ofertę. 1 000 000. Co to znaczy, że zaporował cenę? No. Tak jest w każdym klubie. Gościu, pójdź sobie do Jagiellonii, się spytaj, ile zawołają za dobrych piłkarzy. Robinho nie potrafił usunąć przyczyn niezadowolenia. Dobra, dziadu ty pieprzony, no.
Dobra, czekajcie. Dominik Mazur. Złóżmy ofertę Jagiellonii. To wywalę, to wywalę. 100 tysięcy. Ile odpowiedzą? 500 tysięcy. No. I jeszcze zysk z transferu 30%. Powodzenia. Normalne, no trzeba zawsze od dużej kwoty rozpoczynać, a potem sobie się negocjujcie. Dobra. Myślegnica, Szczekowianka i Ekstraklasa. Tu to zawiadomość z klauzulą kontraktową Czaplińskiego. Czapliński, Koliego, gdzie ty byłeś w tych wiadomościach? A, no. To jest klauzula polegająca na tym, że on musi zagrać 10 meczów i musimy się utrzymać, żeby mu się o kolejny rok przedłużyło, no ale nie przewidują, żeby 10 razy wybiegł na boisko w Ekstraklasie. Jest napastnikiem 4. albo 5. wyboru, także naprawdę musiałby się kataklizm zdarzyć. O! Chrobry chce wypożyczyć Sotora. No dobra. Okej, okay, teraz jest Miedź Legnica. Który zawodnik jeszcze potrzebuje meczowego zgrania? Czapliński. Robinho. To Robinho jest w pierwszej kolejności. Wiktorowicz. Bo Szczekowianka to przeznaczyłem taki mecz dla zawodników drugiego szeregu, żeby oni sobie tam pobiegali. O! 5-1, elegancko. No i teraz na Szczekowiankę wystawimy taki kompletnie drugoplanowy zespół. No, sprzedaliśmy 658 karnetów. No, już jest duży zysk na karnetach. 400 ponad karnetów więcej niż sezon temu. Duża zwyżka. Więc tak, Kasia zagra tutaj w tym meczu. Zagra Obuchowski. Zagra Czapliński. Biedrzycki. Tego Gostomskiego możemy dać w sumie. Żeby zagrał jeszcze jeden mecz. Lueo. Rezejan grał? Grał. Dobra, taki skład może być na ten mecz ze Szczekowianką. Siema, siema. Kolego. Czemu nie grasz na złotówkach? No bo ja żyję w świecie zagranicznym. Jak czytam za granicą newsy o transferach w milionach funtów, no to chcę mieć to odniesienie w grze, żeby wiedzieć, jaki pułap trzymam. Dobra. Miesięczny raport finansowy. Znowu trochę łupnęliśmy z kasą, ale to chyba ze względu na te transfery. No, liderzy zespołu. Robinho od razu, widzicie? Jest liderem. Jest liderem zespołu. Robię grillę i oglądam live'a. No to smacznego. 7-0, no ale... Szczekowianka, która to liga jest? Żadna. Chyba okręgowa. Dobra, Sator na wypożyczenie. Liderem grupy bankietowej. No na pewno w Polsce pobalowałby Robinho. Ale w Zdziszowicach za bardzo nie ma chyba gdzie balować. Aha, Biedrzycki i Genie skontuzjowani. Ale Biedrzycki na dłużej. Niedobrze. Ale jakoś sobie poradzimy.
Ciekawe, gdzie jest GKS Bełchatów. Zaraz zobaczymy. W trzeciej lidze. Spadli do trzeciej ligi. Tragedia w Bełchatowie. Spadli do trzeciej ligi. Dobra. Na razie ustawimy sobie tak ten proponowany skład. Za chwilę będziemy sami go ustawiali. Ale mecz z Lechią to jest zemsta za to, co się działo w Pucharze Polski, gdzie kiedy graliśmy w drugiej lidze, to Lechia nas wyeliminowała. Choć było naprawdę bardzo blisko, żeby to poszło w drugą stronę. No ale teraz jest pierwsza kolejka i od razu jest szansa na zemstę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale Raków rozjechał Chojniczankę. Kogo oni kupili w tym sezonie? Bo to jest naprawdę drużyna, która może być czarnym koniem. Aha, kupili tylko Dmytro Kloca. No nie jest to najgorszy piłkarz. Ale za to pozbyli się kilku innych. Ale raczej słabych piłkarzy. Dobra. Ustalmy skład na mecz z Lechią Gdańsk. Tylko nie wiem, dlaczego tutaj możemy wybrać tylko 7 rezerwowych, skoro w Ekstraklasie powinno być ich 9, ale na razie o tym zapomnijmy. Geniec musi grać, moim zdaniem. Ta dwójka, Dudl, na prawej Kamiński, Gostomski, Ostrowski, nie no, Luła musi grać, bo jest kapitanem. Po to go w sumie tutaj kupiłem. Fendrychowski, Zewiński, Rusien, Karpiński. Karpiński nie ma kondycji meczowej. No to może z ławki wejść. Na pewno Robinio na ławce musi być. Jest jakiś środkowy obrońca? Jest Mazur. No Mazur, przedłużyłem mu wypo, ale teraz kiedy ściągnęliśmy dwóch nowych stoperów, to on już nie jest najlepszy. Więc musi siedzieć na ławce. Peronia damy też na ławkę zamiast Kasi, czy zamiast Rezejana. Zamiast Kasi, dobra. I takim składem wyjdziemy na ten mecz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jaki jest mój ulubiony piłkarz ze Ściszowic? No na razie to chyba musiałbym tutaj najbardziej wyróżnić Niemczyka za to, że on rozpoczął strzelanie w tej karierze. Od mocnego uderzenia, no ale Karpiński w poprzednim sezonie też mocno imponował. Też nie można złego słowa powiedzieć o Obuchowskim, który ciągnął lewą obronę przez te dwa sezony. No ale to jest ciągła ewolucja, nie ma tutaj zawodników, którzy by cały czas dawali ogromną jakość. Z każdym sezonem to poprzeczka idzie coraz wyżej. Tak naprawdę od początku kariery z tych wszystkich, którzy tutaj są, najdłużej jest chyba Wędrychowski, bo no ho, 1-0 dla Lechii. Bo od początku tego sezonu nowym piłkarzem jest każdy poza Wędrychowskim. Każdy inny piłkarz jest nowym transferem. Może to przesada trochę była, żeby taki skład wystawić bez zgrania meczowego w lidze, no bo od razu przegrywamy z Lechią Gdańsk. No ale we will see what time will tell. Zaraz zobaczymy po tym meczu, jaka jest frekwencja, bo gramy oczywiście na stadionie w Gliwicach. To jest pierwszy raz, gdzie gramy na normalnym stadionie. Uwaga, Wędrychowski przed szansą z nasz zespół. Ajajaj. Ale ruszyliśmy po stracie bramki. Ruszyliśmy do przodu. K
Kamiński centruje, ale do nikogo. O właśnie, będę musiał ustawić wykonawców stałych fragmentów. Ostrowski. Zjawiński zgrał głową i Ostrowski w debiucie. 1-1. Proszę bardzo. Zażądaj więcej. Jeszcze więcej. No. Do przerwy będzie remis, tak? Okej. Okay. Na razie jest okej. Okay. Ale to jeszcze dużo do końca. Kamiński, rzut rożny. Van Veldhoven, centra. Zamieszanie, ale wciąż jest zagrożenie. Oho! Balogh. Norbert Balogh. To chyba ten Węgier. Nie radzi sobie Rosjan w ataku. Damy na razie Karpińskiego. I ten Lua sobie nie radzi też. I Wędrychowski w sumie też tak średnio sobie radzi. Zresztą mało kto sobie radzi tak poza tymi dwoma zawodnikami. A damy tego Gostomskiego. Zobaczymy, co pokaże. Zamienimy ich miejscami. Ten Gostomski to może być taka gwiazda mało oczywista, ale może się rozwinąć i pokazać duże umiejętności. Zobaczmy, Karpiński. Zobaczmy, Karpiński ruszył. Nie wykorzysta tej sytuacji, niestety. Veldhoven. Doodle. Ale nic z tego. Nie podobają mi się te wrzutki Lechii. Na całe szczęście ta jest beznadziejna. Wędrychowski nie dobiegnie. Ale zatrzyma Kubickiego, nie zatrzyma. Augustyn. Nie, Karpiński, gościu, nie czerwona kartka, no nie. Ja pierdzielę, gościu, chłopie. Co ty robisz? Wchodzi z ławki i za chwilę schodzi. Ile był na boisku? 6 minut. No geniusz. Ile ma agresji? 10. I takie faule robi? O Jezu, no to chyba jednak pierwszy mecz przegramy. Damy na prawo obronę Rezojana. I tak musimy atakować, więc... Aha. No, pięknie, no. Znakomicie. No, tak. Ta gra mnie chce pokarać za to, że tak szybko awansowałem do ekstraklasy najwyraźniej. No ale ta bramka na 3-1. Czapki z głów. Mówiłem, że się boję tych wrzutek Lechii. No to miałem rację. Nie odwołuj się. W ogóle dlaczego Kaczorowski broni, a nie Wojda? To i tak miało być w pierwszej kolejce. Tu mi w ogóle zatrudniają jakichś trenerów, a właśnie trenerkę, bo to jest jakaś kobieta. Mężczyzna. Aha, Aleksandra Adamiec, mężczyzna. Dobra. Nie wnikam. O, Jan Łoś, siema Jan Łoś, jak tam debiut? 5-1. Chociaż nie ma co się śmiać, bo my też przegraliśmy.
Dobra, od razu damy do drużyny rezerw tych, którzy nie grali w meczu z Lechią. Żeby trzymali formę meczową. O, i Wiktorowicza też damy. No ale to jest Football Manager, to wszystko się może wydarzyć. Mam ofertę za Michalika. A nie, to nie oferta, nie chcą testować go. Lech Poznań, chcę testować piłkarza młodego, utalentowanego. Zapłaćcie 1 000 000 euro, będę zadowolony. Będziecie go wtedy mogli testować, ile sobie chcecie. No nie wierzę, takie wsparcie z pierwszej drużyny, a oni przegrywają mecz w rezerwach. O, świetnie. Ta drużyna jest świetna. Znakomicie rozpoczynamy ten sezon. Peroń kontuzjowany i Kamiński, no od razu dwóch skrzydłowych. Co do skrzydłowych, o tym co mówiłem, stałe fragmenty trzeba będzie poustawiać. Więc tak. Rzuty karne. Robinho, Zjawiński, Karpiński, Kamiński. Rzuty wolne. Ale to nie tutaj. Rzuty wolne. Kamiński, Robinho. Robinho, Obuchowski. Rzuty rożne, tak samo. Tylko tu będzie trzeba ustawić. Nie wiem, czy Robinho będzie chciał rożne wykonywać, no ale musi. No i dobra. Kapitanowie. Może to będzie trochę nielogiczne, że dam tylu zawodników, którzy mają nikłe doświadczenie zespołowe, ale... Ale muszę jakoś to ustawić. Obuchowski, okej. Okay. Mecz przełożony. Aha, bo Piast musi grać u siebie. To nam to przełożyli. No dobra. Mam nadzieję, że to przekładanie nie będzie zbyt częste. Będzie serwer na Discordzie. Dlaczego ma być serwer na Discordzie? Ja nie wiem. To musi być jakiś serwer, musi być jakaś grupa. Ja nie jestem w tych może trendach jeszcze zaawansowany, ale nie wiem, czy potrzebny jest serwer na Discordzie mój jakiś własny? Nie wiem, od czego są te serwery na Discordzie nawet. Dobra, Cracovia. No to jest świetny zespół, żeby się odbić, bo Cracovia w ostatnich sezonach radzi sobie tak średnio. Jak dobrze pamiętam, to oni walczyli o utrzymanie nawet. Loska. Loska na bramkę, tak? No w sumie tych bramkarzy nie mamy jakichś klasowych, ale też nie mamy jakichś beznadziejnych chyba. U19 też w papę. Coś to nasze drużyny nie mają dobrego startu. A Czapliński chce odejść z drużyny. No to powiem ci tak. Jak dostaniesz ofertę, to... Aha. No to jak chcesz odejść, to sobie znajdź ten klub. Po co ja mam ci go szukać? Masz. Szukaj klubu sobie, kolego, sam. Co za gość. Chcę odejść i potem jeszcze mnie wyzywa za to, że muszę go szukać. Muszę szukać klubu. Okej, Lech się zgłosił za tego Michalika, który jest obrażony na cały świat. Okej. Ale z Lechem możemy porozmawiać sobie. Dam im takie kwoty, za które potem będziemy mogli kupić solidnych piłkarzy. O, o. Nie negocjujecie nawet. To po co się zgłaszacie? Myślisz, że co, że dam wam go za darmo?
Logika? Halo? Karpiński nam wypadł na kolejne dwa mecze, no to świetnie. Fantastycznie. No i dobra, co teraz tu możemy zmienić? Kamiński może grać. Lua w tym pierwszym meczu sobie średnio poradził, więc zagra... Może Kasia, o, ma doświadczenie nasze, w naszym zespole. Może damy Mroczkę na bok obrony. Bo w sumie te zrozumienie taktyki też jest ważne, nie? O, teraz już od razu lepiej to wygląda. No i z takim składem można grać. Kogo tam mają w Krakowi? No tak... Przeciętnie, Piszczek na ataku. Długosz, Iwanowicz na bokach. No jest ten Van Amersfoort, ale reszta drużyny jakoś tam imponująco nie wygląda. Tylko wiecie co? Zmienimy sobie tutaj na standardową mentalność, żeby nie przeszarżować, bo pamiętajmy, że to jest ekstraklasa już, a nie pierwsza liga. I zobaczymy, co tam się wydarzy. Wpuszczę Robinho, spokojnie. Robinho wejdzie z ławki, bo jest jedynym napastnikiem na ławce, więc będzie musiał wejść z ławki. A od pierwszej minuty on nie może grać. On ma wytrzymałość na 10 minut grania w piłkę nożną. Kamiński, jest rzutka, jest strzał, jest gol. Kasia, no. Wchodzi z ławki i wypożyczony zawodnik z Wisły Kraków strzela gola przeciwko Krakowi na stadionie w Krakowie. No brawo, no. No brawo, brawo, brawo. Znakomite wejście. Mało tego, to nie był nawet celny strzał, ale mu bramkę zaliczyli. Dobra, tylko teraz... nie wiem, co w sumie kliknąć, żeby nie przesadzić. Hanka. No i szybko odpowiedź. Ja pierdzielę. Zero koncentracji w ogóle. Pocieszyliśmy się z tego prowadzenia minuty. Czy Probierz jest wciąż w Krakowie? Nie, jest Zdenek Swoboda. Swoją drogą ciekawy menedżer, biorąc pod uwagę jego doświadczenie. No dobra, do końca pierwszej połowy sekundy. Podobnie jak z Lechią do przerwy remis. Ale... Nie ma co tutaj podsumowywać na razie. No, zero strzałów celnych oddaliśmy, mimo tego strzeliliśmy gola. To nie jest dobry sygnał. Teraz jeszcze sytuację 100% marnuje Filip Piszczek. Hanka, centra, wybijmy. Wpis do daleko, dobrze. Pestka, Kanach. Zatrzymajmy ich, nie dopuśćmy do podania. Dobrze. Teraz Ostrowski, Mroczko. Długa piłka. Zgrywa z Jawiński, jest dobra kombinacja. Ależ to rozegraliśmy! Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby piłkarz w takiej sytuacji podawał wzdłuż bramki. Pierwszy raz w tej karierze podawał piłkarz, a nie tylko strzelał, mając złą sytuację. Wow. W szoku jestem. Dobra, Wędrychowski się zmieni. I uwaga! Wchodzi Robinho na debiut w Krakowie. A tu jeszcze jest stały fragment. Jest Van Veldhoven. Kars Van Veldhoven. Talent z Feyenoordu. Lepszy od talentu z Herenveen, jakim jest Pelle Van Amersfoort. A Kamiński notuje asystę. Prowadzimy z Krakowią. Defense, panowie, defense. Tylko nie dopuśćmy ich, nie dopuśćmy. No nie mają w ataku żadnego nie wiem, jakiegoś poety, który by tutaj was przedryblował. No ale Fernandez to robi. Nie, no znowu. Fernandez, kim ty jesteś, że tak kurde dryblujesz? Stop. Lewy obrońca, Boliwijczyk.
Nie no. Nie jest taki zły. Do środkowania ma całkiem dobre. Tylko taki dribbling trochę mocny. Dobra, jeszcze jedna zmiana. Co tu zmienić? Gostomskiego dać? Czy może zmienić Mroczka albo Dudla? Może Mroczkę zmienimy, bo niską ocenę tam tą stroną ciągnął mocno piłkarze Krakowi. Dlaczego Van Veldhoven wykonuje auty? To też trzeba będzie zmienić, bo to mi się nie podoba. Zobaczmy, dośrodkowanie Kamiński. Ajajaj. Ale okej. Jak się utrzyma 2-2, nie będę narzekał. Remis na Krakowi zawsze jest... okej. No i git. Pierwszy punkt zdobyty. Auty. Reza Jan, Mroczko, Obuchowski i Dudl lewe. Nie wiem dlaczego tam Van Veldhoven wszedł z tym autem. Jakby tam poszła kontra, to by było dopiero komediowo. Dobra, kto dalej na naszej liście gry? O, Arka Gdynia. I to jest rywal, którego już będziemy mogli pokonać. Gramy u siebie. Siema, jak tam Robinio? PS, jestem ze Rzeszowic. No to siema. Kolego, jak tam Robinio? No zobaczymy. Zobaczymy, na razie zagrał 20 minut w meczu z Krakowią, gdzie nic nie pokazał, ale mało kto w ogóle coś pokazał w tamtym okresie, więc nie ma co ferować wyroków. Dobra. Karpiński nie grał, więc sobie pogra w rezerwach z Czaplińskim. Damy też Michalika. Reza Jana. Lowe. I Obuchowskiego. O. Ivan Veldhoven, pierwsza jedenastka tygodnia. Czy będą jeszcze jakieś transfery? Jeżeli będzie jeszcze jakiś transfer, no to duże prawdopodobieństwo, że to będzie bramkarz. No ale będę musiał zobaczyć, kto jest dostępny na rynku. O! W ciemno zaakceptowali 275 tysięcy za Michalika. No to jest jakaś kpina. Nasz najlepszy wychowanek, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. Z potencjałem na bycie naprawdę zawodnikiem klasowym, nie tylko w ekstraklasie, a wy go puszczacie za takie grosze, no. No dobra, losowanie Pucharu Polski. Na uspokojenie. Kogo nam tutaj wylosują? No kogo? No. Coraz więcej tych ekstraklasowiczów odpada. Już chyba wszyscy odpadli tak naprawdę. No, Odra Opola była ostatnia poza nami i Wisła Płock. Naprawdę, do ostatniego losowania będziemy czekali. O, rekord Bielsko-Biała, okej, może być. Nawet z nimi graliśmy chyba sparring przedsezonowy, no. I zremisowaliśmy, bo to nie są tacy słabi. Nie no, pamiętam przecież, oni tam nam mocno krzyżowali plany, jak graliśmy w trzeciej lidze. Widzę, że awansowali do drugiej. Więc naprawdę nie są tacy słabi. Siema, Patryk. Była porażka, był remis, więc teraz czas na zwycięstwo. No oczywiście, no. Z Arką Gdynia to jest świetna okazja.
Czekajcie, nie wiem, czy ta muzyka może grać, bo zdejmą mi filmik. Dobra. Składu raczej nie ma co zmieniać na razie. Bo ten skład dobrze wszedł w mecz z Krakowią. Więc okej. Ruszamy na mecz, czekajcie. Kogo ma Arka Gdynia? Hellstrup i Magoma wciąż grają na stoperach. Skirtladze, Muński wciąż jest też Wejnowicz i Nalepa. Dużo zawodników tam się utrzymało. No jest też Marciniak, jest też... Przecież nie, reszta zmieniona chyba. Ale mają dużo Hiszpanów z tego co widziałem. Uwaga, o jest. Patrzcie, Hiszpanie. Tu jest jakiś Jose Fran, 30-letni Hiszpan. Dalej jest jakiś Buenasaka i Pedromo. Buenacasa, przepraszam. Kamiński centruje, jest Kasia znowu! Znowu Kasia z bramką. I znowu Kamiński z asystą. Wow. Ten to dorzuca świetnie. W ogóle nasi prawi pomocnicy są świetni w asystowaniu, bo przecież Peroń też tych asyst trochę naklepał w poprzednim sezonie. I w poprzednim sumie też. Dobra. Dawajcie więcej jeszcze zaangażowania. Musimy docisnąć tę Arkę jeszcze w pierwszej połowie. Ale jest 1-0, więc jest okej. Sprawdź frekwencję. O, właśnie, zapomniałem sprawdzić. Zaraz to zrobimy po tym meczu. Będziemy mieli dwa mecze do porównania. Teraz dobrze. Ten Zjawiński główki wygrywa bardzo dobrze. To mi się podoba. O, kolejną wygrał. Patrzcie, jaka kombinacja. Spalone niestety. Ale niesamowicie oni klepią w tym sezonie w Ekstraklasie. Jak nie ruch ze Zdzieszowic. To jakaś kurde Barcelona przyjechała. Dobra. Wchodzi Robinho. Zobaczymy, ile mu zostanie kondycji do końca meczu. Przez te 30 minut gry. O, uwaga, uwaga, idzie akcja ofensywna. Tam jest Robinho. Ale patrzcie, jak on wolno biegnie. Kamińskiego nie potrzebował, ale jak on wolno biegnie do tej pola karnego. Jakby nie chciał. A musiał. Dobra, jest 2-0. Jest okej. Okay. O, rzut wolny. A dlaczego Robinho nie bierze rzutu wolnego? Czy Kamiński jest pierwszy w kolejności? Czy po prostu Kamiński jest pazerny? Ma bramkę, ma asystę, chce jeszcze więcej. Dobra. Musimy coś zmienić, bo jest ryzyko czerwonych kartek. A nie chciałbym kolejnej czerwonej kartki dostawać. Skończmy na spokojnie. O, Wiktorowicz. Wiktorowicz, Kasia. Jest Robinho! Robinho! Jest gol Robinho! Jest gol Robinho, pierwszy. Brawo. No ale to jest gość, on nie musi biegać. On jest takim gościem jak Tomek Frankowski kiedyś, jak w ostatnim sezonie kariery swojej. Też miał chyba 38 lat. Ale co on tam? Co on? Biegał dużo, myślicie? Nie biegał dużo. On w polu karnym po prostu czekał na piłkę. I tak samo robi teraz Robinho. Brawo. Dobicie Arki Gdynia 3-0. I git. Dobra, sprawdźmy frekwencję. No 2000 ludzi chodzi. To jest podwojenie naszego wyniku z poprzedniego sezonu. To jest podwojenie wyniku. No i Robinho będzie taki wynik robił.
wchodził z ławki i strzelał gole. Na to mi się, na tym mi zależy. Taki etatowy, rezerwowy, bo na więcej go nie jesteś na ten moment. Kupię koszulkę ruchu z Rzeszowicy z nazwiskiem Robinho, wiesz? To byłby dobry wybór. Jeszcze ci podam numer, jeżeli nie wiesz. To Robinho u nas gra z numerem 11. Żebyś wiedział, z jakim numerem brać w koszulkę. Ile mu kondycji po meczu zostało, no? Niby ma te 96, bo się trochę zregenerował już. No ale jakby... No nie wiem, mogę wam pokazać, czy kiedyś jakiś mecz Pucharu Polski, jak będziemy grali z tym, z rekordem Bielsko-Biała, to zobaczycie, jak będzie wyglądała jego kondycja, kiedy rozpocznie mecz od pierwszej minuty, no. Ale na razie nie chcę ryzykować. Jeszcze kontuzję jakąś złapię, mięśnie jakieś na derwie. Nie ma sensu ryzykować. Aha, no to Michalik odchodzi. Papa. Nie będę płakał. Ty płakałeś, ja nie będę. Bo mam na środek pomocy Gostomskiego w twoim wieku, gościa, który ma potencjał i go wykorzysta. A ty sobie tam radź. Zresztą mamy od niego 40% zysku z następnego transferu. Więc nawet jak się rozwinie, no to będzie fajnie. Iran powołuje Dawida Rezejana. O, to jest news. To jest news. Dobra. Ale że Odra jest faworytem w tym meczu, no to... To jest ciekawe. Co tu jeszcze za oferty? Osiecki, jakiś Osiecki. Chcą go za darmo od nas wziąć. Okej. Okay. Ale ten Beskid Andrychów to niech się wypcha z tym 40... On zarabia 55, a wy chcecie, żebym ja bym płacił się 45. To co, wiecie, tylko 10 chcecie płacić? Sobie kupcie za te pieniądze, nie wiem, chipsy, ale nie piłkarze. Wiktorowi niby na treningach się wyróżnia, ale tego nie widać po tych atrybutach. Poproszę o rozbudowę stadionu. Mogę to zrobić. Tylko nie wiem, co tu wybierać, w sumie wszystko już chyba klikałem. No, nadal nie chcą. Mimo tego, że kasa jest elegancka. Dobra, Wędrychowski zejdzie, bo tu jest trochę kontuzjowany. Do kadry wejdzie... W sumie nie wiem, kto może wejść. Może niech wejdzie Galara, tak dla odmiany. A reszta zostaje taka sama. Nie wiem, czy tu nie ustaje czasem standardowej mentalności. I granie z ogniem jest takie bronienie strzałów.
się udało tobie teraz, ale następnym razem lepiej się przyłóż mocniej do tej obrony. Kasia, dobry przerzut, ale Krosik, proszę, Zjawiński, pole karne, rzut karny. I Zjawiński podchodzi do jedenastki, bo jest bardzo dobrym wykonawcą tych rzutów karnych. Wraz z przyjściem Zjawińskiego i Robinho wreszcie mamy w składzie zawodników, którzy mają więcej niż 10 w atrybutach rzutów karnych. No i proszę, się sprawdza. Pierwszy gol Zjawińskiego, debiutancki. Bardzo ładnie, prowadzimy z Odrą w Opolu. Ten Zjawiński to może być naprawdę czarny koń tego okienka transferowego, bo naprawdę, jeszcze 2 lata temu w FM-ie to był kozak nad kozaki. Jeden z najlepszych talentów w Polsce ogólnie. Teraz w Legii się nie przebił, wystawili go na listę transferową, ja to wykorzystałem, kupiłem. No i chłopak może się sprawdzić, zobaczmy, na razie jest to jednak Rosjen, o jest. Przeszarżował nasz Holender. No, teraz uwaga, Wiktorowicz, jego rajdy w pierwszej lidze jeszcze działały, tutaj jest ciężko, chociaż teraz pomylił się zawodnik Odry Opole i ruszamy z akcją, jest Rosjen, tym razem jednak broni Kuchta. Ale Rosjen też, dajmy mu czas, on też będzie tutaj dobrym zawodnikiem. Lamert Rosjen. Ale to spokojnie, ta muzyka chyba też muszę uważać, żeby nie dostać jakiegoś copyright claima. Niby wziąłem playlistę, która powinna być teoretycznie bez praw autorskich na Spotify, ale polemizowałbym, bo za wczorajszy stream dostałem claima. Zobaczmy, Zjawiński, dobitka, nie, no, panowie, to trzecia setka, którą marnujecie. Siema, Ipe, witam serdecznie, trafiłeś idealnie, bo właśnie straciliśmy gola. Witam, Maciej Mas. No i remisujemy. W ogóle od kiedy Odra Opole ma taki stadion, jaki ma? Od kiedy Odra Opole ma taki stadion? Czy oni też grają na jakimś innym stadionie? Nie, też grają w Gliwicach. Wszyscy, pół ligi zaraz będzie grało w Gliwicach. Czyli gramy w sumie u siebie. Uwaga. Jest Rosjen, jest Wiktorowicz. Wiktorowicz za lekko. Kamiński dobrze ustawiony. Jest Kasie, podanie na wolne pole. Zjawiński do środku. Jaj. Powinna być z pierwszej piłki, ale jest Kamiński. No i wyprowadzamy teraz kontrę Odrze Opole. Zatrzymajcie. No tak, jak się nie strzela trzech setek, to w końcu przeciwko tobie tę setkę strzelą. Taka jest prawda piłki nożnej, niestety. Ale co teraz tutaj zrobiliśmy? To Van Veldhoven tak głupio się zachował, bo biegł do tyłu i nagle pyk, na raz poszedł. A on miał być liderem tej linii obrony. Ale odpowiedź, Zjawiński. No, teraz my potrafimy odpowiedzieć prosto z kick-off glitcha. Czyli to działa w dwie strony. Ostrowski, Zjawiński, centra, ajajaj. Dobre podanie, uwaga, Kamiński centruje, podanie z Woliński na hat-tricka w poprzeczkę. Dobrze, teraz ustawiony Wiktorowicz. Van Veldhoven. Niedobre podanie tego Holendra. No, no nie jest to jeszcze Van Dijk, ale jest na dobrej drodze. No, trafił w sumie do Zdzieszowic. Tu się może wychować. Wyróżnić w polskiej ekstraklasie. Rosjen, zobaczmy. O. Ładnie, ładnie gramy, ładnie. Na jeden kontakt. Tudl, daj dośrodkowanie. Jest piłka, jest pole karne, no nie. Ajaj. It's Robinho time. A też Dudl. Nie mamy lewego obrońcy żadnego, no.
Na razie sobie grajcie tak, a potem zobaczymy. Dobrze, kontra. Idziemy. Dawaj, Robinho. Robinho, nadążaj za tę akcję. Robinho, dajcie z siebie więcej. A jakby Robinho miał trochę szybszy, był trochę szybszy, to byłby tutaj kodem do strzelania goli, ale no niestety szybkości on już nie ma w tym wieku. Dobra, zmienimy coś, bo już rzeczywiście tych kartek jest za dużo. Wejdzie Lua. Możemy przykombinować, ale zobaczymy. Lua wszedł, od razu kartkę dostał, aha. Uwaga, też nic z tego. No, w statystykach jesteśmy zdecydowanie lepsi. Ajajaj. Tych strzałów, już 5 100% sytuacji. 5 setek zmarnowaliśmy. Bo te bramki, które strzeliliśmy, to nie były chyba setki. No bo karnego chyba do 100% sytuacji nie zaliczają. Dobra, ale za mocno chyba. Sędziego się wpierdzielił. Nie wiem, czy to było warte utrzymywania w boisku, bo rusza kontra Odry Opole. Ale ten strzał nie groźny. No i co, kolejny remis? Drugi już w tym sezonie? Dawajcie trochę więcej jeszcze z siebie w końcówce. No mamy lepsze statystyki, no. Powinniśmy ten mecz wygrać. 5 setek zmarnowanych, no kurczę, no. Teraz, dobrze, jest Robinho, nie. No jedyna rzecz, której od niego oczekujemy, czyli technika, teraz zawiodła. Przyjęcie fatalne było. Mroczko. To jest nerwówka. Wiktorowicz. Ruszył. Kasia. Ależ to zrobili! Hat-trick z Jawińskiego w 90 minucie. No popatrzcie, no. Jak nie Football Manager? To jakaś chyba jakaś aktualizacja, bo popatrzcie, że on tu wyłożył na pustą bramkę. No tego wcześniej nie było. No ale dobra, wygrywamy ten mecz. A Zjawiński z hat-trickiem wjeżdża w ten sezon. Brawo. Obserwowanie, kogo mam tu w obserwowanych? Czy mam jakiegoś bramkarza? Adam Wilk. Jest ten cały Kurek, którego mieliśmy na wypożyczeniu. My Narskiego już daliśmy sobie spokój, żeby... Chłop za darmo w CV sobie może dopisać, że... Popatrzcie. Kamienie milowe. Rozgrywki. Aha. A ja myślałem, że on może sobie dopisać do tego, do CV, że wygrał pierwszą ligę, drugą ligę, trzecią ligę, ale nie, to tak nie działa, musiałby w meczu grać. A jak tam Chojniczanka? Jak tam Jan Łoś? No, przeciętnie bym powiedział, tak, trzeci remis. To w ogóle Łoś w pierwszym składzie gra? No nie gra. Co za cep. No gratuluję wyboru. Zarabiasz 425 tygodniowo, no pięknie. Twój zmiennik, w sensie twój zamiennik, którego ściągnęliśmy, no spisuje się trochę lepiej, no. Nie ma co ukrywać. Ech, cały Jan Łoś, no się przeliczył chłopak ewidentnie. Się przeliczył chłopak, ale nie będę mu tego wypominał. Zjawiński robi robotę, nie będę wspominał starych tutaj koszmarów. Siódme miejsce mamy w Ekstraklasie po pierwszych czterech meczach.
Tak, już 4 mecze były, dobrze mówię? Lechia, Arka, Krakowia i Odra Opole chyba, tak? No, 4 mecze, 2 zwycięstwa, remis i 1 porażka. 7 miejsce. A my ciągniemy, pamiętajcie, my ciągniemy ten stream do meczu z Chojniczanką, bo ja chcę udowodnić Janowi Łosiowi, że popełnił błąd. I chcę, żeby to każdy widział na żywo. Tego Hebe możemy wypożyczyć, bo jego talent jednak się średnio rozwija. O, są oferty. Są oferty. Za darmo to już się wszyscy rzucili na wypożyczenia. Oczywiście. Icyk, chyba do Podhala. Czy kogoś jeszcze możemy tu wypożyczyć? No Galara w sumie nie wiem, czy będzie miał szansę na granie. Więc mógłby chłopak łapać minuty w innych drużynach. O! GKS Jastrzębie może być. Galara bardzo mu pomógł w drugiej lidze i w pierwszej lidze. W Ekstraklasie już nie musi. Dobrze mówię? On w tych dwóch ligach grał i spisywał się nieźle. Nie jakoś tam wybitnie, ale dobrze pomagał. Teraz już swoje zrobił, może wracać na swój poziom. No dobra, co tu się dzieje w Ekstraklasie? Kasper Kozłowski do Juventusu. Takuma Asano do Legii. I Benjamin Tetech z Legii do Fortuna Düsseldorf. Popatrzmy na kwoty. No Legia, dwa wielkie transfery. To jakiś Sasa Cestić przeszedł. Jakieś znane nazwiska. Rymaniak do Jagiellonii. 32-letni Bartosz Rymaniak, który za chwilę będzie miał 33 lata, poszedł do Jagiellonii. Kto jest trenerem Jagiellonii? Petew. No ja nie wierzę, że Petew by taki transfer przeprowadził. Inne znane nazwiska jakieś? Kilku jakichś tutaj mamy. Tavares, Almeida. Palmeiro. Jakiś Paweł Wana. Jakiś Nugent poszedł do Wisły Kraków. Ale tylko na wypożyczenie. Ktoś coś. Wefemie na skrzydełko do 300 tysięcy. No nie wiem, musiałbyś poszukać. Kogo ja ci mogę poradzić? No nie wiem, jaka... Jaki piłkarz ci jest potrzebny? Wiktorowicza bierz. Albo Wędrychowskiego. Co z tym Czaplińskim? No trzeba go puścić gdzieś, bo on chce odejść ewidentnie. Cyk. Zero zainteresowania. To co ja mam zrobić? Jak oni mają na imię? No to oglądasz tę serię i nie wiesz, jak mają na imię. Jak ma Wiktorowicz na imię? Krzysztof. Bo tak serio to ja nie wiem. Nie jestem ekspertem. Każdy trener ma swoje inne wymagania. Bardzo tani piłkarze są w lidze serbskiej. Jeżeli chcesz szukać piłkarzy ciekawych, to w lidze serbskiej są za niezłe pieniądze do kupienia. Na pewno za 300 tysięcy wykombinujesz kogoś do siebie. W lidze serbskiej w tej grze jest, nie wiem, jakiś chyba błąd kariery, że tak łatwo wszystko z tamtej ligi się do polskiej przedostaje.
Czy będzie grał jeszcze duet Czapliński-Niemczyk? No, ciężko powiedzieć. Niemczyka będę musiał kiedyś wystawić do meczu. Ale to nie wiem, kiedy nastąpi. Na razie musimy zbudować dobrą pozycję w lidze. A potem będziemy się martwili Niemczykami. Rezerwy przegrały kolejny mecz. Tak średnio. Ten Imas. Czy on się w ogóle rozwinie na miarę gry? Tak średnio ten rozwój mu idzie. Ale zobaczymy. Dobra, Wisła Płock przed nami za chwilę. Ten mecz, potem Chojniczanka i Jan Łoś. Robinho kontuzjowany. Czyli co, nie będzie gotowy na Wisłę Płock? Ale on strasznie szybko zgubił formę meczową. Zresztą inni też. Będziemy musieli to popracować, bo teraz już praktycznie nie mamy kim tego zastąpić, jak Lua już nie ma kondycji meczowej. Ale dobra. Trzeba będzie jakiś sparring może zorganizować szybko po tym meczu. Rezejan wejdzie na ławkę zamiast Ostrowskiego i Karpiński zamiast tego całego Robinho. Dobra, no i tak możemy grać chyba. Ten środek pola jest wątpliwy mocno, ale... A, zobaczymy. Czekamy na popis Luły w końcu. A kogo tam ma Wisła Płock? Na lewej stronie pomocy Piotr Parzyszek. No ja nie wiem, czy to jest dobry wybór na tę pozycję, ale jest Makowski, który nie jest złym piłkarzem. Jest Rasak, jest Furman, no to to dwójka. Na pewno w środek pomocy wydaje mi się, że... Wisła Płock ma lepsze od nas. Ale reszta drużyny, no Milas już... Taki okej. Może być. Zwoliński. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. My mamy Zjawińskiego. No okej. Ruszamy z meczem. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie tutaj wykombinować. Poza żółtymi kartkami. Kamieński, rzut rożny. Będzie poprawka. I będzie gol. Pierwszy Rusjena, brawo. Lamert Rusjen też ma gola. Także te transfery nowe się sprawdzają. Właściwie już większość tych, którzy grają regularnie, to już ma bramkę na koncie. Robinho ma, Rusjen ma, Zjawiński ma, Kamiński ma, Waldhoven ma. Także widać, że ci zawodnicy się odnajdują bardzo dobrze. Teraz jeszcze rusza Wiktorowicz. Zobaczmy, Rusjen przed szansą na dublet. Rusjen prosto w bramkarza. Ta gra jednak ma te
elementy wciąż w sobie. Kamiński. Lua. Na prawo. Zobaczmy, Wiktorowicz. Wiktorowicz przeciągnął te podanie. Ten strzał, bramka się do rady. Co tutaj się dzieje? Ten Wiktorowicz to jest jakiś fenomen, no bo gość ma tak fatalne atrybuty, jak na ekstraklasę, a radzi sobie cały czas bardzo dobrze. No naprawdę, no. Czy to są atrybuty na trzecią albo na drugą ligę? A chłopak wciąż robi różnicę i to w ekstraklasie. No ale nie narzekam. Jakiś fenomen socjologiczny. Fenomen społeczny. Dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Zrobił naprawdę wiele. Parzyszek, dribbling, maestro. O, Kamiński ładnie wypuścił teraz Jawińskiego. A brakuje tego wykończenia. Dobra, Jawiński zmęczył się, więc wejdzie Karpiński. Syn marnotrawny. Ta czerwona kartka wciąż siedzi w jego psychice, na pewno. I Gostomski wejdzie i dałbym od razu... Chociaż nie, czekamy ze zmianami dalej. Jest 2-0, nie ma co kombinować. Wiktorowicz, dobrze, do boku Dudl. Wiktorowicz, pole karne, jaka kombinacja i słupek. Ale radzimy sobie naprawdę nieprzeciętnie w tym meczu. Ale trójeczka by się przydała. Aj, Karpiński. Ja chcę trzecią bramkę. Jestem tutaj wręcz gotowy wymagać tego od tych piłkarzy, żeby oni dobili Wisła Płock. Musi być tutaj 3-0. Gramy u siebie. Gramy mocno, gramy skutecznie. Znaczy skutecznie to by polemizowałbym. No, gramy w dziesiątkę. Ach, no okej, pięknie. Ale dobrze, że ustawiłem teraz na ławce Rezajana, bo jakby nie on, to by nikt nie potrafił na lewej obronie zagrać. Muszę chyba wywalić... Bo mam w taktyce ustawione, żeby grali agresywny odbiór piłki. To pewnie dużo dodaje do tego, że mamy tyle fauli i kartek, ale... Wydaje mi się, że jak to usunę, to będzie problem. Bo kontry będą przechodziły częściej. Ale okej. Okay. Kolejne zwycięstwo. Czwarte miejsce mamy po 5 meczach w ekstraklasie. To zaczyna wyglądać strasznie, że nam to się udaje. Co wy robicie, hej Jagiellonia, co wy robicie? Co, nie przegrali z Podbeskidziem u siebie? Wygrali 1-0, ale wcześniej w topa z Lechią 1-4 i 0-1 z Wisłą Kraków. Koszta z czerwoną kartką. No rzeczywiście, co wy robicie? Wy nasze barwy hańbicie. Oddajcie koszulki. Dobra. Mogę jeszcze dodać zawodników do rezerw? Mogę. Ten 90 minut.
Ten 60 damy. Ten też 60. A Robinie niech zagra sobie 60 też. O. Zero cztery. Taki skład i 0-4. Z rezerwami Odry. Beznadziejnie. Ale teraz Chojniczanka, Janłoś is back. W ogóle na jakim stadionie gra Chojniczanka, bo ich stadion chyba też nie jest ekstraklasowy. A nie, jest. A tak z ciekawości zobaczy inne zespoły. Na przykład, czy jest jakiś zespół, który ma nie ekstraklasowy stadion stąd jeszcze? Raków. Nie no, rozbudowali w Częstochowie. Odra wiadomo, że gra też w na Piasta Gliwice stadionie. A reszta chyba już ma stadiony normalne. Czy już w Pogoni rozbudowali? Tak, mają na 20 tysięcy stadion. Łosi Pitero cieszą się na ponowne spotkanie. No, jestem w niebo wzięty, powiedziałbym nawet. Niesamowicie jestem podekscytowany tym spotkaniem. Czytacie mi w myślach. Ale zobaczymy, za chwilę będzie weryfikacja tego, co zrobił Jan Łoś i co zrobiłem ja. Kto wybrał lepiej? Okej. Okay. Dudl nie może grać, więc zagrał Buchowski. Wyjątek. Ostrowski wraca do gry. No i taki skład wybiegnie. Damy może Karpińskiego na atak, bo ten Rosjan taki jest trochę nieobliczalny. No i reszta zespołu może zostać. Robinio szykuje na mecz Pucharu Polski, który będzie zaraz. A, no i mecz Pucharu Polski jeszcze zagramy, tak żeby zobaczyć, jak Robinio się spisze w meczu w pełnym dystansie. Widzę, że Łoś nie gra w pierwszym składzie Chojniczanki. Jaka szkoda. Ale Chojniczanka za to i tak może atakować. Zobaczmy. Ojej. Mroczko robi karnego. W takim momencie. Niedobrze. Dadok. Ajajaj, było blisko. Ale kurde, my tak wzmocniliśmy ten skład. Powinniśmy tę Chojniczankę rozjeżdżać. A oni pierwszym wejściem w pole karne robią już... dostają rzut karny, no. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Dobrze, Ostrowski, Wiktorowicz. Ależ ładnie się zabawił. Rozpędził się. I teraz to my mamy rzut karny. I Zjawiński podchodzi do piłki. I Zjawiński strzela. 1-1. Czyli remis w Chojnicach. Ale za chwilę to się może zmienić. Ajajaj. Nie teraz. No teraz tak za darmo oddaliśmy piłkę. Ale szybko ją odzyskaliśmy i co? Nadal klepiemy, Zjawiński, Ostrowski, dobre, ale niedobre podanie. Jakby trochę mocniej kopnął, to by było lepiej. Mroczko. Gagnidze. Van Veldhoven. Jaką płacę ma Robinio? 200 funtów tygodniowo zarabia. Tymczasem Zjawiński i jest gol na 2-0. Na 2-1, przepraszam. Ale jest gol, piąty gol Zjawińskiego już w tym sezonie. Znakomicie się wkomponował.
bardzo mnie cieszy to, że on strzela. To, że Karpiński na razie szuka gdzieś tego strzelania, to mnie mniej martwi, bo Zjawiński jest naszym piłkarzem na stałe, nie jest wypożyczony jak Karpiński, także każdy jego gol nas buduje, bo to jest potencjalnie duży zysk przed nami. Tak, to już jest sezon w Ekstraklasie, kolego, drogi. Jak widać, radzimy sobie nie najgorzej. Chociaż teraz... nie. Stracimy tę piłkę, czy nie stracimy? Taki trochę chaos w środku pola się zrobił. Ale okej, okay. Kasia, dalekie podanie. Jest Karpiński, jest dośrodkowanie. Zjawiński, Ostrowski, Zjawiński. Piłka się odbiła od Zjawińskiego. Ostatecznie to on notuje trafienie. I kolejny hat-trick, drugi hat-trick w tym sezonie tego piłkarza. A mamy dopiero którą? Szóstą kolejkę? A chłop już drugiego hat-tricka notuje. Niesamowita forma. A zapłaciliśmy za niego niecałe 200 tysięcy funtów. Ukradliśmy go normalnie, Legii. Welthoven do tyłu, Wojda. Obuchowski, proszę, podanie. Przejdzie, tak. Przejdzie ta piłka, jest Zjawiński na 4. Ale już nie. To nie jest jednak ten moment na 4. O, Ostrowski. Teraz Karpiński może się przełamać. Nie przełamie się. Ech, szkoda. Co teraz? Dobry. Przerzut, ale wciąż, okej, okay, jest szansa, ale teraz już się skończyło. Dobra, zróbmy zmianę, bo ten środek obrony taki przeciekający trochę. Lewa strona zresztą też. Tu wejdzie Gostomski. No i damy Wędrychowskiego, żeby pograł, bo ostatnio na ławce siedział, kiedy szalał Wiktorowicz. No. Czekamy na czwartą bramkę. Ostrowski. Gostomski. Duży talent. Welthoven. Wycofuje. Spokojnie. Wojda. Rezejan. Ładne podanie do Karpińskiego. Karpiński, przełam się, chłopie. No kurde, blaszka. Która to już setka w tym meczu zmarnowana przez ciebie? Ogarnij się, chłopie. No nie. Jan Łoś. Pierwszy gol w tym sezonie oczywiście przeciwko nam. No tak. I to jeszcze chwilę po tym, jak Karpiński marnuje sam na sam. No tak. To jest cały Football Manager. No nie wierzę, no. Ale wciąż wygrywamy. Spokojnie. Aha. Już nie wygrywamy. To są właśnie te zmarnowane setki. To są właśnie te zmarnowane setki. No taki mecz na 4-1 mieliśmy 3 sytuacje. Nie, to było za mało. To było za mało, bo oni strzelili w 10 minut 2 bramki. I jedno z nich strzelił Jan Łoś. Wy dziady. No szkoda gadać, no. Szkoda gadać. Szkoda słów. Janie Łosiu, ty kurde... przebrzydły cwaniaku. Ale spokojnie, na rozluźnienie, wyjazd na mecz z rekordem Bielsko-Biała na koniec tego streama.
Janie Łosiu, gdyby nie ty, to byśmy byli drudzy tylko za Legią Warszawą. Ty dziadu, ty głupi, no. Ja cię nie mogę, no. Ale dobra, rekord Bielsko-Biała, jedziemy na wyjazd, jedziemy na mecz Pucharu Polski. Przydałoby się w tym sezonie skupić też na Pucharze Polski. W poprzednim odpadliśmy z Olimpią Elbląg bodajże, ale powiedziałem, że okej, to będzie akceptowalne, jak awansujemy do Ekstraklasy. Awansowaliśmy, więc było okej. No i teraz tak, zgodnie z waszymi prośbami, zagra od pierwszej minuty zagra Robinho. Damy też pograć w tym meczu Mazurowi. Chociaż nie, Van Veldhoven musi pograć, bo on w lidze będzie zawieszony, więc Mazur zagra obok niego, zagra Geniec, zagra Lua zamiast Ostrowskiego i Gostomski, Wędrychowski, żeby tak nie przekombinować teraz. Dudl może w pierwszym składzie zagrać Peroń na ławkę. No i tak zagramy mecz z rekordem Bielsko-Biała. Czapliński jeszcze swój moment wyczai, spokojnie, też nie mogę przesadzać i nie mogę tak lekceważyć rywala. Zobaczymy, jak ta gwardia się spisze, bo te mecze w Pucharze Polski po ostatnim sezonie dla mnie są podejrzane. Jak przegraliśmy z Olimpią Elbląg, to mi coś zaczęło szwankować w moim rozumowaniu tego turnieju w tej grze. No, widzicie, co się dzieje? Jaki rajd gościu zrobił? Jaja normalnie. Normalnie jaja. Ale ładnie to rozklepaliśmy, tylko szkoda, że nie było skuteczności na koniec. Jakby była skuteczność, to by było w ogóle perfekt, ale... No nie, 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 ludzie! Kurde! Ogar. Myśleć trochę na tym boisku. Myśleć, myśleć. No wreszcie, ale nie, no spalony. Jak my przegramy z rekordem Bielsko-Biała w Pucharze Polski, to ja nie wiem, co jest z tą grą nie tak w tym turnieju. Przecież my nie mamy aż takiego słabego zespołu, żeby tutaj tak odstawać od nich. Czekamy na Robinho. Albo na Wędrychowskiego, okej. No dobra. Widać, że początek drugiej połowy od razu lepszy. Ale Robinho się nie stara. Się nie stara. Trzeba wielkie strzelby chyba wprowadzić. No come on, hello. Co jest? Ludzie, do grywkę chcecie grać? Z rekordem Bielsko-Biała? Okej. No to dogrywka. Wasza sprawa. Czekajcie, zrobię zmianę, bo ten Kamiński wysiada.
Co wy ludzie, normalni jesteście, że naprawdę nie potraficie jeszcze jednej bramki w tym meczu strzelić? Ja rozumiem magia pucharu, no ale... Bez przesady, już wprowadziłem najmocniejszy skład praktycznie, jaki mam na ławce. No nie wierzę, że on z tego nie strzelił gola. Bramkarz leży na ziemi, a ten się przygląda na piłkę, która leci do niego. Zamiast po prostu na nią pójść i strzelić gola. My chyba gramy na pod dramaturgię, tylko... Ne... Tylko nie w tą stronę dramaturgię. Mhm. Spalony. Będą karne. Karne z rekordem Bielsko-Biała w Pucharze Polski. O Jezu. I jeszcze przegramy te rzuty karne, tak? Na razie Zjawiński strzela gola. Co na to Paszek? Paszek, słupek. Rosjan. Nie, no nie, nie wierzę, no. Stasiak. 1-1 w rzutach karnych. Wędrychowski. Wędrychowski. 2-1. Teraz Marek z rekordu Bielsko-Biała. 2-2. Kasia. Dalej 2-2. Smolarz. Decydujący rzut karny. Jak nie strzelimy, to odpadamy. Ostrowski. Człowiek z Juventusu. Bierze odpowiedzialność na swoje barki. Czy odpadniemy z Pucharu Polski? Czy się utrzymamy w Pucharze Polski? Okej, strzela, ale teraz musimy to obronić. Bo jak strzeli piłkarz rekordu Bielsko-Biała, to odpadniemy. Kto podchodzi do piłki? Wesierski. Wesierski czy Wojda? Czy rekord przejdzie dalej? Przechodzi dalej. Banda amatorów. Nie zrezygnuję, no to... Ja coś z tym mogę zrobić. Dobra, spokojnie. Ostatni Puchar Polski zakończył się tym, że odpadliśmy w drugiej rundzie i wygraliśmy pierwszą ligę. Ale ekstraklasa jest najważniejsza. No i na tym zakończmy ten odcinek, ten stream. Na tym pozytywnym akcencie, jakim jest przegranie meczu Pucharu Polski z drugoligowcem, który nam, czekajcie, w pierwszym sezonie, jak te mecze z rekordem Bielsko-Biała się układały. Przegraliśmy, ale tu wygraliśmy. No ale na wyjeździe z nimi w pierwszym sezonie przegraliśmy. Także oni nadal u siebie są niepokonani przeciwko nam. Czekajcie, wtedy było 114 kibiców na stadionie, a teraz 417, więc trochę rośnie ta frekwencja. No ale okej, dziękuję wszystkim za tego streama. Lajkujcie, subskrybujcie, napis. Out.